Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i zanim przejdziemy do dzisiejszego naszego rozważania, chciałbym, bo kiedy tak się modliliśmy i w związku z tym, że stoimy przed dniami skupienia, dniami opamiętania, chciałbym pewne zdarzenie z Ewangelii Janowej z 11 rozdziału Wam, drogi zboże, przypomnieć. Pan Jezus stanął nad grobem Łazarza. Marta i Maria mówią, on już cuchnie. Jeśli przyjdziecie tu w sobotę, będziecie świadomi, że ci ludzie cuchną. Tak, bo tak to jest. Ale Pan Jezus mimo wszystko kazał mu wyjść z grobu. Pamiętacie, kiedy Łazarz wyszedł, ciągle jednak był obwiązany prześcieradłami, bandażami i tak dalej. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego skoro Jezus dał mu życie, przywrócił mu życie i wyprowadził go z grobu, nie podszedł osobiście do Łazarza i nie rozwiązał go z tego związania, jakim był związany, ale powiedział do swoich uczniów, a teraz wasz czas, a teraz wasza rola do spełnienia. Idźcie i rozwiążcie go. My tych ludzi życiem wiecznym obdarzyć na pewno nie możemy. To może uczynić tylko Jezus. Ale my też mamy swoją misję, swoją rolę do spełnienia. Mamy tych ludzi rozwiązać w imieniu Jezusa z tego, czym są, czym będą związani, gdy tu przyjadą. Pewnie nie wiecie tego, ale z historii Kościoła wynika, że aż do okresu oświecenia, a więc poprzez całe średniowiecze, kiedy ktoś przystępował do chrztu, to stawał przed zborem i zbór w imieniu Jezusa rozwiązywał go. Nie zdejmował z niego szat ani pasa, ale z duchowego związania. Bo ludzie, żyjąc bez Boga, dają się związać różnym mocom, w różnym stopniu. I to, że się nawracają, jeszcze do końca, ja kiedyś o tym będę mówił, nie oznacza, że już są absolutnie wolni od wszystkiego. Moce ciemności ciągle roszczą sobie prawo do takich ludzi. Zapytajcie ludzi uzależnionych od alkoholu, jaką oni gehennę przeżywają na widok wódki. Co się z nimi dzieje? Niektórzy mi opowiadali, że potrafią się aż trząść. To znaczy, że moce ciemności ciągle jeszcze upatrują jakąś nadzieję. Pan Jezus, mówiąc między innymi o tym, powiedział, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie to związane, respektowane i w niebie. Nie myślę, że to Jezus powiedział tylko do Piotra. Tak, w 16 rozdziale Ewangelii Mateuszowej powiedział to do Piotra, ale już w 18 rozdziale tej samej Ewangelii powiedział do uczniów. A więc tak, to Piotr miał robić i to uczniowie mieli robić. A zatem pierwszy Kościół to doskonale zrozumiał, że Pan Jezus wypełnia swoją rolę, obdarzając ludzi, którzy się nawracają, życiem wiecznym. Ale teraz ich zadanie polega na tym, aby ich, tych ludzi, rozwiązać z wszystkich naleciałości, jakie na nich naleciały, spadły, którymi zostali związani na przestrzeni swojego dotychczasowego życia. I między innymi to się ma dziać i tutaj. Tu ma być głoszona Ewangelia tym ludziom o nowonarodzeniu. Ale kiedy ci ludzie wychodzą do przodu, choć cuchną, zbór ma teraz misję do spełnienia. Jaką? Nie przypatrywać się obojętnie, co tam ci z przodu robią, tylko tak jak uczniowie, uwolnić tych łazarzy związanych bandażami w imieniu Jezusa. Co chcę przez to powiedzieć? Że nasza rola każdego z nas w sobotni wieczór,
niedzielny poranek polegać będzie na tym, że tu przyjdziemy, aby się o tych ludzi modlić w imieniu Jezusa, niejako wypuszczać ich na wolność. Czy mamy misję do spełnienia? Mamy? Dobrze. Widzę, że nie jesteście przekonani, w związku z tym dzisiaj będę o tym mówił, że mamy misję do spełnienia. Dobrze. O czym mówiliśmy ostatni raz? Pamiętacie, że zastanawialiśmy się, jak to jest, że Jezus mówiąc o modlitwie mówi: idź do komory, aby się modlić. A więc mówi w liczbie pojedynczej, a ty, gdy się modlisz, zamknij drzwi za sobą. To jest mowa do pojedynczego człowieka. A potem poucza: a gdy się modlisz, modlisz, mów nie Ojcze mój, ale Ojcze nasz. A więc ta pojedyncza osoba ma się modlić tak, jakby była w liczbie mnogiej. Nie, ona nie została sklonowana naraz. Nie jest to tak, że weszła jedna osoba, a tu się pojawiła jakaś gromadka. Skoro nie, no to dlaczego Ojcze nasz, a nie Ojcze mój, skoro jestem sam w komorze? I pamiętacie, zwróciłem uwagę, że przez to, według mojego pojęcia, według mojego zrozumienia, Jezus kieruje naszą uwagę na społeczność, na wspólnotę. Dlatego nasz, żeby sobie nikt nie rościł prawa, że On jedynie ma prawo do Ojca, do Boga, że są też inne dzieci, które mają prawo do Boga. Dlatego nie podkreślamy Ojcze mój, tylko Ojcze nasz. No i zaczęliśmy rozważać, co prawda kontrowersyjny, a jednak ważny temat wspólnoty. I mówiłem o tragizmie ludzi, którzy podejmują niebezpieczną decyzję polegającą na opuszczeniu wspólnoty. A dzisiaj rozpoczniemy od pytania, czy wspólnota, ta, o której Jezus mówi, gdy się modlicie, mówcie Ojcze nasz, czy ta wspólnota, ta społeczność, o której Jezus mówi Ojcze nasz, jest ważna? Czy jest ważna? Ja myślę, że niektórzy ludzie tego nie rozumią. Nie rozumią tego świadomie, albo no, po prostu nigdy się nad tym nie zastanawiali. Czy wspólnota, społeczność, do której nas Chrystus poprzez modlitwę Ojcze nasz zachęca, jest ważna? Odpowiem w czterech punktach. Gdyby wspólnota, społeczność nie była ważna, Biblia nie apelowałaby, aby jej nie opuszczać. A jest takie miejsce w Biblii, gdzie jest napisane: nie opuszczajcie społecznych zgromadzeń waszych. Kto nie wie, temu podpowiadam. Jest to list do Hebrajczyków, rozdział 10, wiersz 25. List do Hebrajczyków, rozdział 10, wiersz 25. Oto co mówi autor tego listu. Od wiersza 24 czytajmy, bo tu są też zawarte bardzo ważne myśli dotyczące pastora, ale nie tylko. Zaraz to wyjaśnię. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i do dobrych uczynków. Jak to rozumieć? Przychodzimy do zboru i mówimy: cały świat mnie nie interesuje. Ja jestem tu i nic więcej mnie nie interesuje. Czy tak, taką myśl możemy wyciągnąć z tego wiersza? Nie. Kiedy przychodzimy, winniśmy baczyć, zwracać uwagę jedni na drugich. O, dzisiaj brata Filipa nie ma. Co się mogło z nim stać? Gdzie on jest?
To jest zadanie pastora, jako pasterza owiec. Czy ta setna owca jest, czy się zgubiła? Ale czy tylko pastora? Czy pastor jest w stanie ogarnąć całość, jak siedzi tu z przodu, nie widzi, co się dzieje z tyłu? Kto więc ma baczyć na tych, którzy siedzą z tyłu? No, ci, którzy tam siedzą. A więc mamy się oglądać na lewo i na prawo, do przodu i do tyłu. Czy te osoby, które tu siedziały jeszcze w ubiegłą niedzielę, dzisiaj są, czy ich nie ma? Jeśli ich nie ma, to już się powinna zapalić czerwona lampka. O, coś muszę zrobić, bo nie ma tej osoby. No, darujcie, ale nie biegnijcie zaraz do pastora. Pastorze, zauważyłem, że nie było tej osoby i tamtej osoby. Tak, ale to przede wszystkim jest nasza rola do spełnienia. A więc baczmy jedni na drugich i pobudzajmy się do dobrych uczynków. Jakich? Do jakich dobrych uczynków? Wysyłanie paczki do Ugandy? Tak. Ale tu akurat w tym miejscu nie o tym jest mowa. Bo wiersz 25 mówi, do jakich dobrych uczynków się powinniśmy zachęcać. Bracie, siostro, zauważyłem, że nie było cię w ostatnią niedzielę. Nie opuszczaj wspólnych naszych zebrań. Żeby to nie weszło przypadkiem w zwyczaj. Bo niektórzy mają zwyczaj opuszczać społeczne zgromadzenia przy byle okazji. No, darujcie, to jest wybaczone. W ubiegły wtorek wielu z was tu nie było, no ale to jest wybaczalne, bo było ślisko. No, ale zawsze ślisko nie jest. Nie zawsze nie można stanąć, bo się nogi rozjeżdżają. A więc nie można wyszukiwać byle pretekstu, żeby nie pójść do zboru. Opuścić społeczne zgromadzenie. A więc czy jest ważna społeczność, czy nie? Jeszcze raz podkreślam, gdyby nie była ważna, Biblia by nie apelowała, nie opuszczajcie społecznych zgromadzeń waszych, jak to niektórzy we zwyczaju mają. Lecz dodawajcie sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej wiecie, że się ten dzień przybliża, a więc dzień Pański. A więc im bardziej jesteśmy świadomi rychłego, powtórnego przyjścia Pana, tym bardziej powinniśmy jedni drugich dopingować. Bracie! I dodawać sobie otuchy. Ja nie chcę czytać wiersza 26, bo wiersz 26 jest trochę tragizmem tchnący. Bo jeśli otrzymawszy poznanie, że nie powinniśmy opuszczać społecznych zgromadzeń naszych, a mimo to je rozmyślnie albo je opuszczamy, to rozmyślnie grzeszymy. No, czy to kto należy rozumieć? Nie można odłączać tych dwóch wierszy od siebie. A więc jeśli ktoś doczytał się w Bożym Słowie, że nie powinien opuszczać społecznych zgromadzeń, a mimo to je opuszcza, to co robi? Grzeszy. I to jakim grzechem? No, to za taki grzech, powiada tutaj słowo, nie ma już ofiary. Ponieważ to jest z premedytacją. Świadome grzeszenie, świadome włażenie w błoto. No nie profanujmy, nie lekceważmy krwi Chrystusa i nie mówmy sobie, a pomodlę się, żeby mi Pan przebaczył i Pan mi przebaczy. No, czytajcie resztę sami. Duch Święty nas oświeci. A więc gdyby społeczność nie była ważna, Biblia by tak zdecydowanie do nas o nią nie apelowała. Po drugie, gdyby społeczność była nieważna, to Jezus w ostatniej modlitwie, zwanej arcykapłańską modlitwą, nie modliłby się o jedność. A modlił się tak, oto w 17 rozdziale, w wierszu 11. 17 rozdział
wiersz 11. I już nie jestem na świecie, powiada Jezus w modlitwie arcykapłańskiej, lecz oni są na świecie, a ja do Ciebie idę, Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno. A więc aby byli razem, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Dalej, gdyby społeczność, wspólnota nie była ważna, to Jezus nie kierowałby nawróconego Pawła do wspólnoty. A dokąd skierował Pan Jezus spod Damaszku swojego sługę, apostoła narodów, apostoła Pawła? Dzieje apostolskie, 9 rozdział, 6 wiersz. 9 rozdział, 6 wiersz. 9 rozdział mówi o tym, o zamiarach Saula, który dysząc nienawiścią jechał do Damaszku, aby mógł tam czynić spustoszenie wśród wierzących. Wiersz 3 mówi, że gdy się zbliżał do Damaszku, nagle światło z nieba go olśniła, a gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł, oczywiście Saul, kto jesteś, Panie? A on, ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. I wiecie, ja nie byłbym wcale zdziwiony, gdyby teraz usiadł Jezus naprzeciwko Pawła i zaczął go nauczać. To, tamto. Tymczasem Pan Jezus zamiast osobistego nauczania, osobistej instrukcji udzielanej Pawłowi, powiada do niego tak: ale powstań, idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. A co było w tym mieście Damaszku, do którego posłał apostoła Pawła Jezus? Zbór. A jednym z członków tego zboru był niejaki Ananiasz, który otrzymał polecenie, aby włożyć ręce na Pawła, by został i uzdrowiony, i napełniony Duchem Świętym. I potem dalej czytamy, że przebywał Paweł wśród braci w Damaszku, a kiedy Żydzi podjęli decyzję, aby go uśmiercić, bracia w koszu spuścili go z murów Damaszku i w ten sposób Paweł wydostał się z zasadzki, jaka nań została zorganizowana. A więc dokąd go posłał? Do zboru, do społeczności, do wspólnoty. Tam ci powiedzą, co masz czynić. Co dalej możemy powiedzieć? Paweł to doskonale zrozumiał. To do niego dotarło. Bo co? Bo gdy Paweł potem uciekł z Damaszku do Jerozolimy, to zwróćcie uwagę, jakie było jego największe pragnienie. 10 rozdział, 25 wiersz. Uciekł z Damaszku do Jerozolimy, a gdy się znalazł w Jerozolimie, czytamy, że gdy się znalazł w Jerozolimie, w rozdziale 9 wierszu 26 czytamy tak: a gdy przybył do Jerozolimy, starał się przyłączyć do uczniów, czyli do wspólnoty. A więc nie chciał być samotnym chrześcijaninem, wolnym elektronem, jak to się dzisiaj nazywa, tylko chciał wejść do wspólnoty. On zrozumiał, co Pan miał na myśli, kiedy mu kazał iść do wspólnoty, do społeczności w Damaszku, i sam to potem już chciał praktykować, mimo że już z góry nie słyszał głosu. I w związku z tym warto by było w miarę czasu, abyśmy się zastanowili, dlaczego przebywanie we wspólnocie jest takie ważne. Dlaczego? Dlaczego ja sobie nie mogę powiedzieć, ach, dam sobie radę? Dlaczego nie mogę się czuć komfortowo jako samotny biały żagiel? Dlaczego? Chcielibyśmy więc teraz zastanowić się nad tym, dlaczego
przynależność do wspólnoty, społeczności. Dlaczego to Ojcze nasz mamy mówić, a więc nasz wspólnoty? Dlaczego to jest tak ważne? Posłuchajcie paru moich myśli. Bo po pierwsze, we wspólnocie, w społeczności, we wspólnocie spływa na jej uczestników Boże błogosławieństwo i namaszczenie. Tak, we wspólnocie. Już daję przykłady. Otwórzcie psalm. No pomyślcie, że ja się zapomniałem. 133. 133. A więc otwórzcie znany psalm 133. I niech ten psalm potwierdzi to, co ja przed chwilą powiedziałem, że we wspólnocie doznajemy błogosławieństwa i namaszczenia. 133. Pieśń pielgrzymek Dawidowa. O, jak dobrze i miło, gdy bracia w naszym tłumaczeniu jest w zgodzie mieszkają, w katolickim tłumaczeniu świętego Pawła jest, gdy bracia we wspólnocie żyją. Jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę Arona, sięgającą brzegu jego szaty. Jest to jak rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. Chcę ten temat trochę rozszerzyć. Jest tu wspomniany Aaron. Aaron jako pierwszy kapłan starotestamentowy. I gdy został powołany na kapłana, został przyprowadzony do Mojżesza. A Mojżesz z rogu wylał na jego głowę olej, czyli namaścił go. I ten olej był wylany w obfitości. Nie tak jak my namaszczamy, biorąc na rękę parę kropelek, ale wylany na głowę i spływał po Aaronie na jego twarz, namaszczał jego twarz, namaszczał jego szaty i jak mówi psalmista, spływał aż do brzegu, do końca jego szat. A więc moglibyśmy powiedzieć, że cały Aaron był namaszczony. I to jest symbol tego, co się dzieje w Nowym Testamencie. W Nowym Testamencie już nie mamy symboli, mamy rzeczywistość. 15 rozdział Ewangelii Jana mówi, że Jezus Chrystus jest krzewem winnym, a my jesteśmy gałązkami. Apostoł Paweł w wielu miejscach przekonuje nas, że my jesteśmy ciałem, a Jezus jest głową. A więc Jezus jest głową Kościoła, a my jesteśmy ciałem. I oto Biblia mówi, że na Jezusa Chrystusa zostało zesłane namaszczenie. W 10 rozdziale Dziejów Apostolskich, w 38 i w 39 wierszu apostoł Piotr mówi, Bóg Ojciec namaścił Syna swego Jezusa Chrystusa Duchem Świętym i mocą. A więc na głowę, jaką jest Jezus, wylany został olej, Duch Święty. Stało się to, gdy Jezus był w Jordanie. No i teraz, czy ten olej się zatrzymał gdzieś tu na czubku tej duchowej głowy jako Kościoła, czy spływa dalej? Biorąc pod uwagę ten psalm, to na głowie, na Jezusie, to namaszczenie się nie zatrzymało, ale spływa. Wierzmy w to. Nie wierzycie w to? Spływa dalej. Spływa jak po szatach Arona spływało namaszczenie, tak teraz po ciele Jezusa, a tym ciałem jest
Kościół, spływa to namaszczenie dokąd? Do połowy Kościoła? Do czy czwarte Kościoła, czy ileś tam? Nie, psalmista mówi do krańca szat. A więc na ostatniego członka, który zostanie włączony w ciało, w tę winną ratorość, spływa namaszczenie. Czuję, że wy w to nie wierzycie. Że jakoś nie możecie tego zaakceptować. A wiecie dlaczego? Bo patrzymy poprzez nasze słabości na to, co mówi Pismo Święte. Ja, taki borok, i miałbym być namaszczony, i na mnie miałoby spływać namaszczenie. No nie, daruj, pastorze, co ty to mówisz? Tak, ale ja nie biorę pod uwagę naszych słabości, ani swoich nawet. Ja biorę pod uwagę to, co mówi Boże Słowo. I nie staję i nie przyznaję racji moim słabościom i wątpliwościom, ale przyznaję rację Bożemu Słowu. Jeżeli będziemy przyznawać rację Bożemu Słowu, to się zacznie w naszym życiu wypełniać. Jeżeli będziemy przyznawać rację naszym słabościom i wątpliwościom, to tak się będzie działo. Dlatego miejcie przekonanie, że jeśli zostaliśmy wszczepieni w Kościół, w społeczność, w ciało Jezusa Chrystusa, to jesteśmy uczestnikami namaszczenia. To namaszczenie na nas spływa. Popatrzcie, w Nowym Testamencie jest 3 razy powiedziane o namaszczeniu i zwróćcie uwagę, jakiego czasu używają autorzy Nowego Testamentu. W liście Jana, w pierwszym liście Jana, w rozdziale drugim, w pierwszym liście Jana, w rozdziale drugim, wiersz 20 i 27. Najpierw zwróćcie uwagę na wiersz 18. Dzieci. Kogo Jan nazywa dziećmi? Narodzonych na nowo chrześcijan. Tych, którzy zostali włączeni w ciało Jezusa Chrystusa, wszczepieni jak gałązki. Albo jak mówi apostoł Paweł, w te tłustości korzenia. Do nich to zwraca się Jan, dzieci. I teraz tym dzieciom Jan coś mówi. Co mówi? Wy, wiersz 20, wy macie namaszczenie od świętego. Jaki czas tu jest użyty? Teraźniejszy. Macie, nie mieliście, nie będziecie mieli kiedyś tam przy zmartwychwstaniu. Macie tu i teraz. Macie. Dalej ten sam autor w wierszu 27 mówi tak. Ale to namaszczenie, które od niego otrzymaliście. Nie otrzymacie, ale otrzymaliście, a więc już je macie. A zapytajmy Pawła, co on ma na ten temat do powiedzenia. W swoim drugim liście do Koryntian apostoł Paweł pisze tak. Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, nie namaści, jest Bóg. Co chcę przez to powiedzieć? Że jeśli się stałeś dzieckiem Bożym, jeśli jesteś włączony w społeczność, w ciało Jezusa Chrystusa, to jesteś uczestnikiem czego? Namaszczenia. Zapytasz, no dobrze, dobrze, a dlaczego to tak musi być, że ja muszę być w społeczności, żeby być uczestnikiem namaszczenia? Czy nie wystarczy, że będę chodził jak kot swoimi drogami, a mimo to namaszczenie będzie na mnie spływać? Czy możemy to zagadnienie jakoś rozwiązać? Czy możemy na nie jakoś odpowiedzieć sensownie? Dobrze, spróbujmy zatem. W pierwszej Księdze Królewskiej, nie będę tego czytał, ja wam tylko podyktuję, gdzie to jest, a wy sobie sami to przeanalizujcie. W 8 rozdziale od 10 do 11 wiersza
czytamy o tym, co się działo, kiedy Salomon wybudował świątynię. Pewnie nieraz czytaliście, jak to Salomon wysyłał kamieniarzy do kamieniołomów, a oni tam wyciosywali potężne głazy ważące po około 40 ton. I kilometrami te głazy potem były transportowane do Jerozolimy. Zostały wyciosane, ułożone w kamieniołomach, a potem transportowane do Jerozolimy i układane na placu budowy. I leżały te kamienie, te głazy. A potem te głazy układano, jeden na drugi. I tak powstał jeden z cudów świata, jakim była świątynia Salomona. A kiedy były wszystkie poukładane, jeden na drugim, Salomon stanął, podniósł ręce, on i kapłani, i lewici, i nagle nie mogli ustać. Pamiętacie to? Obłok stąpił, chwała stąpiła i nie mogli ustać. Boże, chwała stąpiła, ale ja pytam, kiedy stąpiła? Czy wtedy stąpiła na te głazy, kiedy leżały oddzielnie sobie tam gdzieś w kamieniołomach? Czy wtedy, kiedy je przywieziono i ułożono na placu budowy w Jerozolimie? Czy wtedy, kiedy były poukładane i tworzyły społeczność? Proszę? Wtedy, kiedy stanowiły jedno. Kiedy był jeden na drugim. O, najgorzej było temu na dole. Bo musiał dźwigać tyle ton. No ale gdyby go tam nie było, chwała Pańska by na niego nie stąpiła. A tak chwała Pańska stąpiła i na te, które były na szczycie, i chwała Pańska stąpiła na całą świątynię. Ale powtarzam, wtedy i tylko wtedy, gdy kamienie były z sobą połączone. Pytasz więc, czy ja jako ja nie mogę być biorcą namaszczenia i błogosławieństwa wtedy, kiedy będę samotny, sam dla siebie kościołem? Nie. W moim zrozumieniu nie, bo powiada, że mądrość Boża objawia się poprzez Kościół, a nie poprzez na pojedynczych ludzi. Weźmy inny przykład. Otwórzmy proroka Ezechiela. To doskonale znane miejsce. Prorok Ezechiel. A kiedy mówimy prorok Ezechiel, to już wiecie, że będziemy czytać 37 rozdziału, bo prorok Ezechiel najczęściej jest czytany właśnie, z jego księgi najczęściej jest czytany 37 rozdział. Jest to widok nie napawający jakąś radością, a wręcz lękiem. Bo oto potężna, duża, wyschła dolina, jaka tylko może być w Izraelu. Kto był, powiedzmy, w Izraelu, to wie, że tam takie miejsca się znajdują. I na tej dolinie kości. Mnóstwo kości. Ale co o tych kościach mówi prorok, czy sam Bóg? Że były to jakie kości? Suche. Suche kości, bez życia. Powiada prorok, że nie miały te kości ani nadziei, ani życia w sobie, no po prostu suche kości. Widok jest dość nieprzyjemny. I oto Bóg mówi do proroka. Zwiastuj tym kościom słowo. Mów do tych kości słowo. Kości suche. Słuchajcie słowa Pańskiego. Tak Bóg powiedział. I kiedy kości suche słuchały słowa Bożego, Co się stało? Kości suche, kiedy słuchały Słowa Bożego, wiersz 7 powiada, i zbliżyła się kość, jedna kość do drugiej. Widzicie, co czyni Słowo Boże? U tych, którzy Go słuchają? Ono ich nie oddala od społeczności, ale
zbliża. Jeśli ktoś jest czuły na Boże Słowo, wrażliwy na Boże Słowo i z bojaźnią podchodzi do Bożego Słowa, to to Słowo go zbliża do drugiej kości. Bo Jan powiedział, jeśli ktoś mówi, że Boga miłuje, a brata nienawidzi, coś to nie jest tak. A zatem, kiedy słuchały te kości Słowa Bożego, zbliżyły się jedna do drugiej. Ale czy to już było wszystko? Nie. Kiedy zbliżyły się jedna do drugiej, każda była w swoim miejscu, a więc tu ta, tu palce, tu nogi. Wtedy Bóg powiedział do proroka, a teraz wezwij ożywczego tchnienia. I wtedy prorok wezwał, przyjdź ożywcze tchnienie. Wstąpiło na te suche kości namaszczenie jako ożywcze tchnienie. I Biblia powiada, że z tych suchych kości powstała potężna armia. Ale zadaję pytanie. Ano wyobraźcie sobie, że jakaś kosteczka albo jakaś kość udowa powiedziała sobie, a ja sobie radę dam. Po co mi tam się przyłączać do tego kościotrupa? Po co? Ja sobie będę leżeć tutaj spokojnie, gdzie leżałam. Pytam, czy na nią też wstąpiło ożywcze tchnienie? Pomachajcie mi, wy, którzy wierzycie, że też. Ja nie wierzę. Wierzę, że ożywcze tchnienie wstąpiło na te kości, które przystąpiły jedna do drugiej. Halleluja. Czy to nam mówi o ważności społeczności? Czy to nam nie mówi o niczym? Dobrze, powiecie, ale bracie, ty błądzisz po Starym Testamencie. Dobrze, w takim razie zwróćmy się do Nowego Testamentu. Oto mamy pierwsze ożywcze tchnienie, namaszczenie, które wstępuje w Nowym Testamencie. Kto mi podpowie, gdzie to jest napisane? No tak, wiecie już, gdzie to jest napisane. To jest drugi rozdział Dziejów Apostolskich. Zgadza się. A więc wszyscy wiemy, że powstał nagle szum jakby wiatru gwałtownego, że nagle języki ognia się ukazały. To wszystko, o tym wszystkim czytamy w drugim rozdziale od drugiego wiersza. Ale nie pomijajmy pierwszego wiersza. A w pierwszym wierszu co jest napisane? A gdy nadszedł dzień zielonych świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. O, halleluja. A co było z tymi, których tam nie było? Co się z nimi działo? Wiecie, że Paweł powiada w liście do Koryntian, że Pan Jezus się ukazał 500 braciom naraz. I wszystkim im mówił, idźcie do Jerozolimy i tam oczekujcie. Ale taka ilość 120 tylko poszło, a reszty byli na tyle mądrzy, filozofia im uderzyła do głowy, a my sobie jakoś tam rady damy. Poszło ilu? 120. Maria poszła, Piotr poszedł, Jan poszedł. I tych 120 było razem na jednym miejscu. I nagle stał się cud. Namaszczenie, Duch Święty wstąpił. Amen. Czy ważna jest społeczność? Dobrze, a gdybyśmy tak zaglądnęli do tej samej księgi, do 10 rozdziału. Korneliusz, dom Korneliusza. Korneliusz wzywa Piotra, aby Piotr przyszedł do niego. To wiecie, na skutek interwencji Boga, na skutek wizji, Piotr idzie do domu Korneliusza. A kiedy znalazł się w domu Korneliusza, wiersz 33, 10 rozdziału mówi tak. A teraz jesteśmy wszyscy zgromadzeni przed Bogiem, aby wysłuchać, co masz do powiedzenia. A więc wszyscy jesteśmy. 10 rozdział, 33 wiersz.
Tak. Dzieje apostolskie, 10 rozdział, czyli jest ta sama księga, powiedziałem, a więc Dzieje apostolskie, 10:33. Proszę. A teraz jesteśmy wszyscy zgromadzeni przed Bogiem, a więc stanowimy społeczność. Choć rodzina, ale jesteśmy w społeczności. I jaki był tego rezultat? 44 wiersz. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, stąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. A jeśli tam jakiś jeden, ale nie mogło to być, bo wszyscy byli. Ale załóżmy, że któryś tam gdzieś został na boku, pas owce. Czy na niego też wstąpiło to ożywcze tchnienie? Nie, na tych, którzy tam byli zgromadzeni. Co więc powiemy o takich, którzy mają zwyczaj opuszczania społecznych zgromadzeń? Że sobie samym robią krzywdę. Bo tam, gdzie są ludzie w imieniu Pana zgromadzeni, tam Pan jest pośród nich. I tam spływa błogosławieństwo, jak powiada psalmista, i tam spływa namaszczenie i życie wieczne. No, warto by było też pokazać na przykładzie zwyczaju Pana Jezusa. Czy wiecie, że Jezus miał także zwyczaje? My czasem mówimy, że się do pewnych rzeczy, że niedobrze się jest przyzwyczajać. Do złych rzeczy się niedobrze przyzwyczajać. Prawda? Na przykład do opuszczania społecznych zgromadzeń. Do tego się nie wolno przyzwyczajać. A o Jezusie jest powiedziane, że miał zwyczaj w każdy sabat iść dokąd? Do synagogi. Dobry to zwyczaj? Daj Boże, żeby taki zwyczaj nam się w nas, w nas się pojawił, żebyśmy się do tego przyzwyczaili. Ale co chcę powiedzieć, że na przykład w Kafarnaum, Jezus według zwyczaju wszedł do synagogi. I według prawdopodobnie zwyczaju było tam też iluś Żydów. Nie wiem ilu, ale oni też według zwyczaju z czasów już Mojżesza przyszli do synagogi. Czy wszyscy? Nie sądzę. Niektórzy przyszli, tak jak to zwykle bywa. Ale ci, którzy przyszli, coś niezwykłego przeżyli. Co? Nagle, gdy Jezus stanął, człowiek opętany zaczął wrzeszczeć. Jezus powiedział, wyjdź z niego. I oto tylko ci, którzy tam byli w synagodze, weszli tam według zwyczaju, byli świadkami nadzwyczajnego działania Boga. Jeśli nie będziemy w zgromadzeniu, pozbawiamy się Bożego błogosławieństwa. A więc zadano na początku pytanie, czy wspólnota, czy społeczność jest ważna? No, sądzę, że nie ulega to wątpliwości, ponieważ we wspólnocie spływa na tych, którzy w niej są, namaszczenie i błogosławieństwo. Co jeszcze? Czas mnie popędza. Co jeszcze daje, zabezpiecza nam wspólnota? Wspólnota zabezpiecza nas, jeśli w niej jesteśmy, przed upadkiem i grzechem. Kto się ze mną zgadza, niech powie amen. No, ale jeszcze nie macie dowodów. Już wam służę dowodami. Otwórzcie pierwszą księgę Samuelową. Rozdział 11. I tu mamy wspaniałego, wielkiego króla, króla Dawida. I oto co czytamy w pierwszej księdze Samuelowej. Następnego roku, w czasie, kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę, wysłał Dawid Joaba wraz ze swoimi wojownikami i z całym Izraelem i ci splądrowali ziemię Amonitów i oblegali Rabę. Dawid wszakże pozostał w Jerozolimie.
Myślcie o tym, co w tej chwili przeczytaliśmy. Powinien był być gdzie? Tam z żołnierzami, z nimi, we wspólnocie. Tam, gdzie oni, tam i on powinien był być jako król. Tymczasem on pozostał sam, gdzie? W Jerozolimie. A co mówi nam wiersz drugi? Gdy był sam w Jerozolimie, wyszedł sobie na taras i przechadzał się po tarasie sam. Nikogo nie było. Nie było Uriasza, nie było Joaba, nie było innych generałów. Był sam, sam. Chodził sobie po tarasie i nagle diabeł mu szepnął: ej, popatrz tam. A kiedy popatrzył, zobaczył kąpiącą się nagą kobietę. Berszebę. Nigdy by tam do tego nie doszło, gdyby obok niego był Joab i inni. Ale on ich odesłał. On był sam. A skoro był sam, diabeł go samego zaatakował. Wedle statystyk, żony najczęściej zdradzają swoich mężów, kiedy są na delegacji same. Prawda li to, czy nie? Chwileczkę. Mężowie najczęściej zdradzają swoje żony wtedy, kiedy są na delegacji, gdzieś tam w hotelu, sami. I żona nie widzi. Gdyby była żona, to by tego nie zrobił. Marny byłby jego los. I pewnie jej też. No ale nie ma żony, nie widzi. Nie ma męża, nie widzi. I wtedy sobie można pozwolić, pofolgować. Prawdą jest, że wspólnota, no, spojrzenia innych ludzi, no, przywołują nas do pionu, stawiają nas do pionu, ale jak tych ludzi nie ma, jeśli nikogo nie ma w pokoju, możesz, niektórzy się decydują oglądać filmy pornograficzne, nawet mężowie, ale kiedy żona wchodzi, natychmiast wyłączają. I odwrotnie, dzieci to także robią. Filmy w telewizji czy w komputerze. A więc brak wspólnoty jak gdyby ośmiela nas, czy ośmiela ludzi do grzeszenia. Dlatego Biblia mówi w liście do Hebrajczyków i potem w liście do Galacjan, i na tym skończę. List do Hebrajczyków, rozdział 3, wiersz od 12 do 13. Biblia mówi tak. Trzeci rozdział, od 12 do 13. Baczcie, bracia. Zwracajcie uwagę, bracia, bo słowo baczcie znaczy zwracajcie uwagę. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadało od Boga żywego. A co mówi 13 wiersz? Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Jak ktoś może cię napomnieć, choć napomnień my nie lubimy? Głaskanie tak. Gdyby nas ktoś pogłaskał, to tak, chętnie nastawiamy nasze głowy na głaskanie, ale gdyby nas ktoś chciał skarcić, napomnieć, no to już jest trudniejsza sprawa. Ale tutaj jest wyraźnie powiedziane, napominajcie jedni drugich, zwracajcie uwagę jedni drugim. Źle jest, jeśli zbór nie widzi, że coś niedobrego się dzieje. Oczekuje, że pastor wszystko będzie widział. Że pastor, nie, w zborze powinni być ojcowie i powinny być matki. Ojcowie, którzy kiedy widzą tych młodych ludzi w sposób, no powiedzmy, nieodpowiedni, czy ubranych, czy źle postępujących, no nie mogą oczekiwać, że to załatwi za nich pastor. A w zasadzie to powinniście oszczędzić pastora. Bo jeśli pastor będzie napominał tu i tam, to jak potem wyjdzie za kazalnicę, to wszyscy głowy w dół. To my mamy robić. To my, ojcowie, my, matki, mamy robić.
Mówcie swoim córkom, mówcie swoim synom, że należy się przystojnie ubrać, że należy się godziwie zachowywać. Wy to mówcie. Bo jeśli to będzie robił pastor, nikt go nie będzie chciał słuchać, bo się poobrażają. Tak, tak to jest. Dlatego Biblia mówi, baczcie jedni na drugich. Ty nie możesz i ja nie mogę myśleć, a obym tylko ja był w porządku. Nie. My jedni za drugich jesteśmy także odpowiedzialni. No ale żeby tak się mogło dziać, potrzebna jest nasza więź ze wspólnotą. O, ja nie chciałbym być kimś, kto zwraca uwagę komuś. Kto kogoś napomnieć za coś. Bo jestem świadomy, że w tą niedzielę bym go napomniał, w następną już by go nie było. Bo by się obraził. No i to jest cielesność, cielesna postawa. My powinniśmy być wdzięczni Bogu za to, że nam ktoś pokazał, że gołąb nam na głowę narobił. A nie obrażać się za to, że nam na to zwrócił uwagę. Mam rację, czy nie mam racji? To jest cielesna postawa. To znaczy, że nasze ja jest tak wybujałe, że nie przyjmuje żadnej uwagi. I jeszcze na koniec przeczytajmy list do Galacjan, 6 rozdział, 1 wiersz. List do Galacjan, 6 rozdział, 1 wiersz. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, a wy, którzy macie ducha, ciekawe, czemu Paweł nie napisał, pastorzy, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku ducha, w upadku wy, którzy macie ducha, więc pastorzy, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Czy widzicie, że znowu tu apostoł Paweł ukierunkowuje, poszerza. Ciało ma dbać o ciało. Społeczność ma dbać o społeczność. Nie twórzmy precedensów, a więc kleru w zgromadzeniach. Tylko on, tylko kler. Nie, my jako ojcowie, jako matki mamy wzajemnie dbać o młodzież, o dzieci, wszyscy wzajemnie o siebie. Wzajemnie sobie posiłku dodawać, wzajemnie się zachęcać, wzajemnie na siebie baczyć, okazywać sobie miłość, ale gdy trzeba także udzielać korekty. I nie bójmy się, jeśli ktoś nam korekty udziela. Oczywiście, to trzeba wszystko robić w miłości. W miłości. Ale to nie znaczy, że mamy, a to ja, mnie to nie obchodzi, ja, to nie moja sprawa. Nie, nie, tak nie jest. Bo jeśli jeden schoruje członek, chorują z nim wszystkie, całe ciało. Jeśli jeden członek doznaje czci, doznaje całe ciało. O, bądźcie cierpliwi. Jeszcze jeden punkt, a następnym razem już przejdziemy do dalszej części. Wspólnota nie tylko zabezpiecza nas przed grzechem, ale wspólnota, społeczność osłania nas także przed atakami diabła. Tak, tak. Diabeł, ja już mówiłem chyba poprzednim razem, tylko czeka, żeby ktoś się znalazł za wspólnotą. On już tam czeka. On już krąży dookoła i wypatruje, czy ktoś tam się znalazł. Jeśli się znalazł poza społecznością, to on już ma strategię przygotowaną. Zdumiewający fakt, czy o zdumiewającym wydarzeniu pisze Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w 5 rozdziale, od 4 do 5 wiersza. To już będzie koniec. Dzisiaj. Od 4 do 5 wiersza. Gdy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, wy i Duch mój z mocą Pana naszego Jezusa, oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby Duch był zbawiony w dzień Pański. Nie będę tego słowa w całości komentował, bo wiem, że pewnie byście chcieli, bo dzisiaj nie o tym mówię. Nie o wszystkim mówię. Dzisiaj mówię o tym,
że jeśli zbór wyłączy kogoś, usuwa kogoś, to Paweł mówi tak, jakby go oddawał, no aż się boję powiedzieć, do dyspozycji diabła. To tak, jakby umożliwiał diabłu zajęcie się tym człowiekiem. A tak to z tego wynika. Gdy się zgromadzicie w imieniu Pana, oddajcie, a więc usuńcie takiego kogoś spośród siebie, oddając go szatanowi. Dlatego mówimy, wyłączenie ze zboru jest najsurowszą karą. Wyłączenie ze zboru jest tak, jakby usunięcie tego człowieka spod osłony świętej krwi, która osłania społeczność, Kościół, ciało Jezusa Chrystusa. Nie mówimy, żeby takim człowiekiem zajął się diabeł, ale Paweł jest bardzo stanowczy, mówi tak, diabeł się nim zajmie. Co zrobi? No, ciało tutaj jest najbardziej narażone. A więc, drogie siostry, drodzy bracia, społeczność jest darem niezwykłym. Jest niezwykłym błogosławieństwem. I w związku z tym, tak jak Paweł to rozumiał, dążmy do tego, by być w ciele, być w społeczności. Niech nas Bóg zachowa przed tym, żebyśmy kiedykolwiek musieli być w tej społeczności wyłączeni, usunięci, bo wtedy, no, wedle tego słowa Pawłowego, grożą nam dramatyczne konsekwencje. I tutaj powiem pewien przykład. Zdarzyło się to niedaleko stąd. Akurat zbliża się Sylwester, więc związane to jest z Sylwestrem. Powierzyliśmy wtedy jednemu bratu odpowiedzialność za zorganizowanie Sylwestra. Daliśmy mu odpowiednią sumę pieniędzy i on miał przygotować tego Sylwestra. I przygotował. Przygotował posiłek, napoje, no tak jak to się robi na Sylwestra. A potem jakiś czas po Sylwestrze na Radzie Starszych zapytaliśmy tego brata, no bracie, bądź uprzejmy i rozlicz się z pieniędzy, które ci daliśmy, żebyś przygotował Sylwestra. No chyba to należy do porządku, nieprawdaż? Ja nie wiem, czy byśmy się na to zdecydowali, powiedzieć, gdyby nie, gdybyśmy wiedzieli, co się stanie. Co się stało? Oburzył się, wstał, poczerwieniał, sponsowiał. Nieomal uderzył pięścią w stół. To wy mi nie wierzycie? To tacy z was bracia? Spuściliśmy głowy, bo nie wiedzieliśmy, jak zareagować. A on wstał. Ostatni raz, już nigdy więcej moja noga tu nie stanie. I czy wiecie, że to się stało? Nie przyszedł w niedzielę i w następną, i w następną. I jakiś czas to trwało, aż w końcu jeden z jego synów przychodzi i mówi, módlcie się mojego taty, bo jest w stanie agonalnym. Rak. Na rak, to wiecie, to jest... To nie musi być rok, dwa, trzy, zależy jaki rodzaj. Modliliśmy się, no ale pewnie mała była nasza wiara. W końcu zapytał nas syn, czy może przynieść swojego tatę do zboru, żeby się zbór o niego pomodlił. Zgodziliśmy się, no i jednej niedzieli karetka go przywiozła, na noszach go wniesiono, położono go przed kazalnicą. Już nie był w stanie mówić. Już nie był w stanie mówić, tylko powoli machał ręką, co oznaczało, że się żegna. I w następnym tygodniu stałem już nad jego grobem. Bądźmy ostrożni. Bóg się nie da z siebie naśmiewać.